14 stopni. Tyle mnie dzisiaj powitało po ranku. Jezu, dzisiaj będę później w pracy, po prostu noc była wyjątkowo ciężka. Ada później się położyła, potem długo nie chciała zasnąć. Magda cały czas ją ogarniała i uspokajała, w końcu się udało. Mówiła, że koło drugiej dopiero zasnęła, więc naprawdę było ciężko. A ja sobie właśnie przygotowuję kawę do pracy, ponieważ postanowiłem, że sobie też Aeropress będę nosił ze sobą, żeby sobie robić zawsze pyszną swoją kawę. A zestaw jest prosty, ponieważ znalazłem taki fajny słoiczek, który jest w miarę, w sumie jest odpowiednikiem tej oto łyżki do kawy, więc można sobie fajnie kawę odmierzyć. Do tego jeden filtr, który sobie pakuję od razu tutaj i potem to sobie zakręcam. I główny bohater filmu, czyli kawa. Prezma jeszcze tą fajną zaletę, że tłok można włożyć do środka, to potem zakręcić, a kawę wrzucić tutaj. Tak oto przygotowani, żeby ruszyć do pracy. Jest jakiś postęp w kwestii klatki. Pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza. Nie dość, że zimno, to jeszcze jakby jakaś mrzawka. Zawsze o poranku jest taka kobieta, która jest tak wolna na kasie. Obsługa jest po prostu masakryczna. Dzisiaj chciałem być sprytnym. Stanąłem do drugiej kasy, po czym patrzę, kolejka do tej właśnie wolnej kasy jest prawie zerowa, no to pójdę tam. No i okazało się, że facet, który był przede mną, nagle w momencie płacenia kartą, coś pochrzanił z pinem, coś się zablokowało, jak zwykle cały system padł. Wróciłem do kasy, w której pierwotnie stałem, ale no już tam się zebrała kolejka i po prostu suma summarum mam nauczkę, żeby nie iść nigdy do tej wolnej kasy. A zwłaszcza jak tam nie ma nikogo. Nawet jak tam nie ma nikogo, to nie macie gwarancji, że wyjdziecie szybciej, niż jakbyście stali w kasie, gdzie jest kolejka. Naprawdę, ta kobieta jest tak wolna. Kawa jest w plecaku, zakupy zrobione, mogę jechać do pracy. Czy moja teoria odnośnie szerzenia się dobra wśród kierowców będzie miała dzisiaj jakieś zastosowanie? Na razie czekam. Nikt nie wpuszcza. No i wpuścili nawet w miarę szybko. Aczkolwiek było kilku szeryfów, którzy przypilnowali, żebym nie wjechał, ale w miarę szybko udało się wjechać. A ja się łudziłem, że korki po 8 są mniejsze niż te po 7. Już prawie na miejscu. I na miejscu. Trochę to trwało, ale w końcu dojechałem. Dzień dobry. Właśnie wracam ze sklepu z szybkich zakupów. Jeszcze po drodze spotkałem parę bardzo fajnych turystów w starszym wieku. Państwo jechali na rowerach i potrzebowali trasy, jak dojechać do hotelu, w którym gdzieś tam się zatrzymali, a padły im baterie już w telefonach i nie wiedzieli, jak się dostać, więc pokazałem im drogę, wszystko, bardzo mili, podziękowali, pojechali. Historia jest bardzo fajna, a zaczęła się od tego, że zatrzymałem się, ponieważ wdepnąłem wsią kupę na chodniku i po prostu musiałem sobie wytrzeć buta, a oni po prostu stali obok, więc zapytałem, czy mają jakiś problem, czy czymś mi pomóc, bo widziałem, że się rozglądają i tak nie, proszę się nie kłopotać, no ale zapytałem, no i się okazało, że potrzebuję właśnie tej trasy, jak dojechać. Chciałbym od razu sprostować sytuację i wyjaśnić, że w Krakowie nie ma, przynajmniej w naszej okolicy, problemu z psimi kupami na chodniku. Kiedyś ten problem był jakoś
częściej spotykany. Teraz faktycznie ludzie, mam wrażenie, się ogarnęli. Nawet starsi ludzie siatkami chodzą i sprzątają, więc jest postęp. Najwyraźniej spotkałem się z kupą zostawioną przez jakichś właścicieli, którzy mają w nosie postęp. Ja odpalam kompa. Przygotowuję się do wieczornej kawy, która dzisiaj o 21:00, więc mam nadzieję, że spadniecie. Ja się rzucam na szybko przygotowaną z pomocą żony kolację i widzimy się na wieczornej kawie o 21:00 i kończymy ten daily.